Zdanie 39. Narysuj wykresy dwóch funkcji f oraz g od x równego f od x minus 1, jeżeli wiadomo, że f od x równa się, no i tutaj w klamrze, minus 1 druga x minus 1, gdy x jest mniejszy lub równy od minus 1, i 1 druga x kwadrat, gdy x jest większy od minus 1. Z wykresu odczytaj rozwiązanie nierówności g od x jest większe lub równe od 0. Okej, dobra, więc znowu, więc podobnie jak w poprzednim zadaniu. Najpierw chcemy sobie narysować wykres tej funkcji f, która jest takim właśnie składakiem, tak? Czyli będziemy inaczej traktować x, które są mniejsze lub równe od minus 1, inaczej, które są większe od minus 1. No dobra, no i no, znowu możemy sobie tutaj tabelkę czasnąć, więc x, y, no i co? No i najpierw na przykład weźmy sobie te ujemne, minus 3 podstawiam i mam minus 3 razy minus 1 druga to jest 1,5, minus 1 to jest pół, a minus 4 też sobie weźmy, to będzie 2 minus 1, to będzie 1. Dla minus 2 to będzie 1 minus 1, 0. No i minus 1 też wpada do tej części, więc policzę dla minus 1 i to będzie 1 druga minus 1, to minus 1 druga. Ale ta minus 1 jest granicą, więc ja też policzę granicę z prawej strony w minus 1, bo chcę po prostu wiedzieć, no dokąd ta część będzie mi, do jakiej wartości ta część będzie mi zmierzać, gdy x będzie się zbliżał do tej granicy. Czyli gdybym tu wstawił do tego drugiego minus 1, to dostałbym 1 drugą. To nie znaczy, że ta 1 druga zostanie osiągnięta, tylko po prostu w minus 1 zrobimy puste kółko w wartości 1 druga. Dalej. No tu już w zerze nie musimy kombinować, 0 wpada do tej drugiej części, liczymy według tego drugiego wzoru, no i to będzie 0. O, jeszcze sobie policzmy dla 1, 2, 3 może, czyli 1, 2, 3, no i co? Dla jedynki będziemy mieć jedną drugą. Dla dwójki będziemy mieć 1 druga razy 4 to 2, dla trójki 1 druga razy 9 to 4,5. No dobra, no i możemy sobie teraz te punkty pozaznaczać. Minus 3, minus 1 druga, nie, 1 druga, sorry. A minus 4, 1, a minus 2. 0, minus 1, minus 1 druga. No i to zasadniczo tutaj ten fragment to jest liniowy, więc to będzie się ciągnęła taka linia prosta po prostu co dwie kratki w lewo, jedna kratka w górę. To jest taki mój sposób w ogóle, jakby nie tylko mój, sposób rysowania funkcji liniowych, że po prostu na podstawie współczynnika kierunkowego możemy sobie ustalić, o ile kratek musimy się przesunąć, żeby na przykład pójść o jeden w górę. Typu tutaj jak współczynnik kierunkowy jest minus 1 druga, to znaczy, że jak się przesunę o 2 w prawo, to muszę pójść o jeden w dół, żeby utrzymać się na naszej linii, na naszej wykresie funkcji liniowej. Dobra, i ta minus 1 jest granicą i widzimy, że to tutaj nie będzie ciągłe, więc damy sobie tutaj pełne kółko, żeby zaznaczyć, że tutaj należy. Natomiast druga część, w minus 1, 1 druga i tu będzie puste kółko. W zerze będzie 0, w 1, 1 druga, no wiadomo, parabola, więc to symetryczne. W dwójce 2, w trójce 4,5 tutaj. No i tutaj robimy taką parabolę, więc taką, no mniej więcej. No i to jest nasze f od x. Dobra, więc mamy tutaj wykres funkcji f, teraz chcemy jeszcze funkcję g. Zrobię to na tym samym, no bo zauważmy. G od x równa się f od x minus 1. No to tutaj oczywiście powinniśmy od razu skojarzyć, że to jest przesunięcie funkcji f o jedną kratkę w prawo. Czyli te wszystkie punkty po prostu tutaj o jeden w prawo. Więc te wykresy za bardzo nie będą na siebie nachodzić, więc nie ma problemów, żeby narysować je na jednym układzie współrzędnych.
A może w niektórych miejscach będą na siebie nachodzić, ale no. Więc tutaj mamy takie coś. Oczywiście załóżmy, że to jest linia prosta. Dalej, no, tu będzie miejsce, gdzie się przetną. Więc tutaj to się przesunie o jeden, więc w zerze będziemy mieć tę pustą kulkę. W jedynce będziemy mieć 0, tutaj w dwójce jedną drugą, w trójce to i tak dalej. I tutaj było 4,5. I dostaniemy taki wykres. No i o. I zielone to jest geodix. I chcieliśmy z wykresu odczytać rozwiązanie równania nierówności g od x większe lub równe od 0. No to prawie że wszędzie tak naprawdę, tylko ten mały fragment tutaj od minus 1 do 0 jest poniżej 0, więc możemy napisać, że g od x jest większe lub równe od 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x należy od minus nieskończoności aż do minus 1 domkniętego suma. I potem od otwartego 0 do nieskończoności. Tutaj w jedynce jest 0, no ale to jest większe lub równe od 0, więc się łapie otwarte, no bo tu mamy puste kółko. W samym zerze mamy wartość minus 1 druga, która no, nie jest większa od 0. No, także takie jest tutaj rozwiązanie. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.